Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić na kolejny panel dyskusyjny na temat, co już tutaj wspomniał przedmówca, trójkąt innowacji, nauka, samorząd i biznes. I chciałbym poprosić pana prezesa Piotra Dytko, prezesa zarządu KGHM Cuprum, o rozpoczęcie panelu i moderowania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie powinienem podobno tego robić, ale zrobię. Przyznam się do tego, że debiutuję w roli moderatora i trochę się przygotowując do tego, właśnie do tej roli po raz pierwszy, w której będę, już wiem, że muszę zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, dać nieograniczony czas panelistom, a po drugie, absolutnie zdominować dyskusję. To już wiem. W związku z tym proszę się nie martwić, postaram się stanąć na wysokości zadania. Oczywiście, proszę Państwa, żartuję, natomiast jest mi niezmiernie miło, jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę ten panel prowadzić, niezwykle interesujący, który będzie skupiał się na samorządzie, tak naprawdę po raz pierwszy w czasie tej konferencji również, na samorządzie jako instytucji, która także może wspierać w ramach tego trójkątu innowacji działalność innowacyjną. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, witam panelistów i zapraszam pana prezydenta Macieja Bluja, wiceprezydenta Wrocławia. Zapraszam panią Joannę Szustakiewicz, członka zarządu stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Zapraszam pana doktora Pawła Poszytka, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. I proszę Państwa, ustaliliśmy, że będziemy mieli jednego super panelistę, takiego, który ma prawo włączania się w dyskusję i komentowania jej na bieżąco w ramach potrzeb. Zapraszam bardzo serdecznie pana profesora Evangelosa Elektroriu. Przepraszam bardzo za problemy. To kwestia tremy. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy, postaram sobie nakreślić zasady, ponieważ myślę, że to jest bardzo potrzebne. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy utrzymali rygor czasowy około 3 minut na odpowiedź. W związku z tym mój telefon, który będzie leżał obok mnie nieelegancko, ma pełnić funkcję wyłącznie stopera. Także proszę wybaczyć. Po drugie, chciałbym móc także Państwu zadawać pytania, bo uważam, że trzeba nadać temu panelowi także wymiar interaktywności. W związku z tym postaramy się możliwie szybko zakończyć tę część pierwszą, tak żebyście także Państwo mieli możliwość zadawania pytań. Ja także zastrzegam sobie prawo do zadawania pewnych pytań dodatkowych poza tymi, które Państwu przedstawiłem. Proszę Państwa, tytułem krótkiego wstępu. Ja myślę, że mi będzie wygodniej jeszcze tutaj. Polska w ciągu ostatniego roku awansowała o 7 pozycji w The Global Innovation Index. Obecnie zajmujemy w nim 39. lokatę. W 2015 roku byliśmy na miejscu 46. Przy ocenie innowacyjności bierze się pod uwagę niemal 80 czynników, w tym m.in. nakłady na badania, rozwiązania podatkowe, łatwość zakładania własnego biznesu, prawodawstwo, poziom edukacji, wsparcie państwa, infrastrukturę, współpracę międzynarodową czy możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego. W indeksie warto zwrócić uwagę na wskaźnik efficiency ratio, który obrazuje to, ile korzyści osiągamy z inwestycji w obszar innowacji. I tutaj postęp jest największy. W 2015 roku zajmowaliśmy 93. miejsce. Aktualnie plasujemy się na miejscu 66. Jednocześnie zwracam uwagę na niższą pozycję w efficiency ratio w stosunku do samego global index. Myślę, że może to wynikać z pewnych problemów w skutecznym łączeniu składowych części ekosystemu innowacji i skutecznego tworzenia synergii. Bardzo konkretnym narzędziem, które powinno pomóc w tym procesie, jest podpisana przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę ustawa o innowacyjności, która została opracowana w kierowanym przez pana wicepremiera Jarosława Gowina Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejsze założenia tej ustawy to m.in. zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową, ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, czy usunięcie ograniczenia czasowego, obecnie maksymalnie do 5 lat, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji. Proszę Państwa, trójkąt innowacji. Nauka, samorząd, biznes. Trójkąt bermudzki, który wchłania wszystkie nasze wysiłki, środki i z czego niewiele i potem niewiele z tego wynika, czy też trójkąt współpracy i synergii i tworzenia doskonałego ekosystemu dla innowacji w Polsce. Pierwsze pytanie do panelistów. Polska indywidualna przedsiębiorczość i innowacyjność są bardzo wysoko oceniane na świecie. Wydaje się, że kluczowym do sukcesu Polski będzie stworzenie jak najlepszych ram dla jej rozwijania. Jakie konkretne, podkreślam, konkretne działania wydają się Państwu kluczowe do tego, aby kontynuować proces wzmacniania polskiego ekosystemu innowacji? Panie Prezydencie, jeżeli mogę prosić w pierwszej kolejności. Nie wiem, czy to łatwiej, czy to trudniej jako pierwszy. Zwłaszcza, że Pan Prezes podkreślał konkretnie. No proszę Państwa, przede wszystkim na pewno trzeba walczyć z tym, żeby nie tworzyły się silosy, a to jest dosyć trudne, tak? Jeden to w biznesie, drugi w samorządzie, czy generalnie w administracji publicznej i trzeci na uczelniach, bo każdy z nas żyje w swoim środowisku i chodzi o to, żebyśmy poznawali wzajemnie swoje potrzeby. Myślę, że jest taki element rozwojowy, o którym trzeba pamiętać, że tak jak się działo w polskiej gospodarce, w samorządach, w infrastrukturze przez ostatnich naście lat, my nadrabialiśmy wielkie zaległości. Budujemy drogi, których nie było, inwestujemy w obiekty, których nie było. To samo dzieje się w biznesie, który na nowo się buduje, inwestuje w nowe linie produkcyjne, w nowe technologie. Słowo nowe być może nie jest tutaj właściwe, bo często są to rzeczy, które już gdzieś zostały wymyślone, więc nie mówię o innowacyjności, a bardziej mówię o gonieniu świata. I trzeci element, czyli nasze uczelnie, które wiadomo, że wyglądamy dosyć dobrze często, jeżeli chodzi o wykształcenie młodych ludzi, ale w tej infrastrukturze też były wieloletnie zaniedbania i ostatnie lata jakby to była gonitwa za tym. Teraz stanęliśmy w miejscu, w którym trzeba się odbić i to tak skutecznie, więc mam nadzieję, że te pieniądze, które będą szły na badania i rozwój, rzeczywiście pójdą faktycznie na badania i rozwój, a nie budowę kolejnej infrastruktury, często dublowanej. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. To z naszego punktu widzenia, co my widzimy, to jest przede wszystkim właśnie stworzenie, burzenie barier. Zbudowaliśmy w mieście instytucje, spółki, agencje, które zajmują się łączeniem biznesu, czy właściwie otwieraniem się na biznes, przyjmowaniem biznesu, prowadzeniem biznesu we Wrocławiu i w całej aglomeracji wrocławskiej. I to było takie fajne miejsce, w którym można było odpowiadać również na potrzeby związane z innowacyjnością, na potrzeby związane z nauką, czyli łączenie tych środowisk. To jest niezwykle ważne. Rozumiem, że dmuchnięcie oznaczało zamknięcie mojego czasu chwilowo. To dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, pani Joanna Szustakiewicz. Przygotowując się do tego panelu, rozmawiałam też z innymi członkami naszego zarządu i wydaje nam się, że są takie trzy główne obszary, tak, które my widzimy jako istotne, czyli prawo, edukacja i ciągle się we wszystkich problemach przewija brak zaufania pomiędzy nami i wynikające z tego problemy z komunikacją.
Jeżeli chodzi o prawo, na pewno niewątpliwie istotna jest ta rola rządu i wszystkie w związku z tymi wszystkimi zmianami, które teraz są wprowadzane. My jako stowarzyszenie zaopiniowaliśmy do tej pory 17 dokumentów, które nie tylko od ministerstwa dostajemy, ale na wszystkie prośby odpowiadamy i w 2016 roku to było 14. 14 z nich to był tylko rok 2016. Także staramy się dotrzymać kroku. Natomiast zastanawiamy się też nad tym, jak to będzie z wdrażaniem tych zmian, czyli z ich akceptacją w poszczególnych jednostkach, w nauce, w administracji i oczywiście też w biznesie oraz z akceptacją, no i właśnie wdrażaniem tym na poziomie poszczególnych ludzi. Kolejna rzecz, edukacja. Tutaj wszystkie sektory mówią o tym, że potrzeba dobrego absolwenta, który jest praktycznie wykształcony, który umie pracować interdyscyplinarnie i w tym zakresie to, co ja widzę osobiście, bo też moja strona zawodowa to jest właśnie design thinking, czyli metodyka projektowania usług, produktów w sposób interdyscyplinarny, nastawiony na użytkownika i zespołowy i kreatywny, to jest pewna odpowiedź. I tutaj my jako topowicze, czyli stypendyści tego programu, poznaliśmy design thinking w Kalifornii. Mieliśmy też, niektórzy byli na stypendiach w Kalifornii, inni na Cambridge lub na Oxfordzie. I teraz wdrażamy design thinking w programy nauczania na wielu uczelniach w Polsce. Realizujemy też taki festiwal Design Thinking Week, który się odbywa w całej Polsce i promuje, popularyzuje tę metodykę. Myślę, że warto tutaj na to zwrócić uwagę. No i trzecia rzecz to jest zaufanie, czyli troszkę już o tym powiedziałam i myślę, że może przykładem działania, które realizujemy, to jest program Top 500 Innovators Affiliates, gdzie próbujemy budować dialog pomiędzy nauką a biznesem, ponieważ no, sposób myślenia, sposób mówienia jest bardzo różny i teraz nie chodzi o to, żeby zacząć mówić zupełnie tym samym językiem, bo obie strony stracą, ale żeby umieć się komunikować i na tym budować zaufanie. No i to chyba takie trzy rzeczy. Perfekcyjny timing. Panie doktorze, dziękuję bardzo pani Joannie i bardzo proszę pana doktora. Ja nie odpowiem bezpośrednio na to pytanie, jakie elementy tego ekosystemu należy wzmacniać i gdzie są nasze mocne czy silne strony, ale proponuję w tej publikacji, która towarzyszy naszemu spotkaniu, w artykule zaproponowałem takie rozwiązanie, wprowadzenie, zaprojektowanie i zrealizowanie pewnego pomiaru i pewnego wskaźnika, który właśnie może nam powiedzieć, które elementy tego ekosystemu są ważne i czy w których tych elementach czy parametrach rzeczywiście dobrze sobie radzimy, a w których słabiej. Chodzi tutaj o taki wskaźnik zakresu współpracy, badanie zakresu jakości współpracy między uczelniami a biznesem. I praktycznie w tym wskaźniku, ten wskaźnik byłby dosyć złożony, bo dotyczyłby pomiaru różnych parametrów, a więc między innymi też tą stronę legislacyjną czy stronę edukacyjną, czy też to, jak rzeczywiście w praktyce realizowane są jakieś ciekawe pomysły czy przykłady dobrej praktyki. A więc historia dosyć złożona, ponieważ wskaźnik jakby składałby się z parametrów, których każdy byśmy musieli mierzyć zupełnie inaczej. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, jakby jeżeli ktoś się zainteresuje, to polecam tą lekturę. Jest dużo w ogóle fachowej też literatury na temat tworzenia złożonych wskaźników. Zresztą wczoraj też paru panelistów i osób, które występowały, odnosiło się do różnych też doświadczeń światowych w tej dziedzinie. Ten wskaźnik miałby na celu nie tylko jakby zmierzenie i pokazanie tego, gdzie jesteśmy, ale żeby go zbudować, musimy zrobić mapę tak naprawdę tego ekosystemu, czyli sparametryzować tak naprawdę całe to otoczenie. I oczywiście on nam nie pomoże w posunięciu się realnie do przodu, ale przynajmniej zbudujemy jakby no właśnie całą mapę tego zjawiska i być może podniesiemy sobie trochę świadomość tego,
z jakimi meandrami całego tego przedsięwzięcia i zjawiska mamy do czynienia. Ja z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwałem wczoraj wszystkich panelistów i dyskusji i mimo, że nie było jakichś sporych różnic merytorycznych w różnych wypowiedziach i większość osób mniej więcej się ze sobą zgadzała, to każda z tych osób podkreślała jakby inny element tego ekosystemu i przykładała inną wagę do tych elementów. Dzięki temu wskaźnikowi, który proponuję, między innymi właśnie moglibyśmy też zobaczyć, jak te różne elementy się ważą i które są ważniejsze, które są mniej ważne. I patrząc już na znak, to jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy szybciutko. Zabrakło mi tylko jednego elementu w całej tej dyskusji. Przewijał się mocny taki akcent i to też dzisiaj padło, ale wczoraj było mocno akcentowane, że bardzo ważnym elementem jest człowiek, tak? Czyli student, który tak naprawdę jest pasem transmisyjnym z uczelni innowacji do biznesu. Tylko on się skądś bierze, on się bierze też ze szkoły. Tak? O szkołach nie mówiliśmy, chciałbym tylko zwrócić Państwu uwagę na to, że w propozycji nowych podstaw programowych do informatyki po raz pierwszy w polskim systemie edukacyjnym zapisano obowiązek nauczania w szkołach, już w szkole podstawowej, nauczania programowania czy też kodowania w szkole. Nie wiemy, jaki to efekt przyniesie, dowiemy się może za 15 lat, może przyniesie, może nie przyniesie żadnego, ale to jest ciekawa inicjatywa i warto na to zwrócić uwagę, bo jest to jakaś propozycja zmiany myślenia młodych ludzi, tak, żeby oni myśleli, bo to nie chodzi o to, żeby ich nauczyć programowania, ale to jest eksplicyte napisane w tych podstawach, że oni mają się nauczyć logicznie myśleć, odpowiednio kategoryzować, układać w odpowiednie sekwencje pewne kategorie, organizować jakby pracę myślową nad różnymi projektami, nie tylko na informatyce, ale na innych przedmiotach. Pan doktor mnie troszkę wyprzedził, bo to właśnie było jedno pytanie dodatkowe, które chciałem zadać, ale pozwolę sobie wrócić do tego niezwykle interesującego wątku. Panie profesorze, czy pan chciałby jakoś się odnieść w tym miejscu, czy... Yes, I can say a few words. Let me first define how IBM sees innovation. Innovation is the intersection of invention and insight. You need to have an invention that comes through some research idea, and this comes together with insight that comes from economic, societal, or needs, or other opportunities. We always debate in research whether we should invest more in invention or innovation. And the truth, we believe, is that you have to invest in both. There's no guarantee, of course, that you're going to have returns, but you have to do that, otherwise you will never be able to participate in this innovative game. Another important point, I believe, is the risks for innovation that come from regulation. If Poland, for example, wants to participate in the digital economy, I think should support the movement of data the same way we have movement of people, services, and goods. For single digital market, is extremely important to have free movement of data. And since you are talking about regulation and big data and the importance of the big data, because data is the new natural resource, cognitive computing, for instance, is really dependent a lot on having access to big data. All SMEs, small companies, medium enterprises, or big companies need to have access of data all over Europe. And I think if we are really serious about single digital market, we should support the free movement of data. I would like to be also provocative a little bit. Inside IBM, a few months ago, we had a so-called
cognitive build. It's basically a crowdfunding where people propose innovative ideas. There were 275,000 employees who really built prototypes in the cloud, and they compete. And we, the employees of IBM, try to find out or somehow reward the best innovative idea. And the reward was $1 million to go and do it. Imagine if you do this all over Poland, I think. Spróbujemy zastosować ten model. Szanowni Państwo, teraz troszkę schodząc z pytań, które były zaplanowane, jeżeli mogę Pana Prezydenta zapytać. Panie Prezydencie, Pan jest związany z samorządem Wrocławia od 1996 roku, jeżeli dobrze sprawdziłem, a od 2000, tak, już za długo trochę. Od 2006 jest Pan wiceprezydentem Wrocławia. Siódmego. Od 2007. Niemniej jednak ogromny czas i ogromne doświadczenie. Proszę powiedzieć, co Wrocław zrobił dla innowacji z Pańskiej perspektywy w tych latach i czy widzi Pan obszary, w których można było zrobić troszkę więcej? Czy też może system samorządu terytorialnego przeszkadza w tym, żeby samorząd uczestniczył we wspieraniu innowacji? Zacznę od ostatniej części. Oczywiście system ogranicza. My wykonujemy sporo zadań wykraczających poza standardowe zadania samorządu. Wspomnę chociażby o Wrocławskim Centrum Akademickim, które właśnie łączy uczelnie i również sprowadza pytania biznesu do uczelni. Wspomnę o innych rozwiązaniach typu, no, jesteśmy akcjonariuszem, udziałowcem w spółkach tworzonych wspólnie z uczelniami, czyli Wrocławski Park Technologiczny, chyba najlepszy park technologiczny w Polsce, i Wrocławskie Centrum Badań. Nawiążę do pańskiego apelu, spostrzeżenia o kodowaniu w szkole i zmianie zasad programowych. My w tym roku odpaliliśmy chyba największy projekt kodowania dla wszystkich uczniów wrocławskich szkół. To nie jest obowiązkowy, co prawda, program, ale oczywiście dajemy opiekunów w szkołach i opiekunów wirtualnych na portalu, na którym młodzież uczy się kodowania. Wcześniej robiliśmy pilot tej akcji, który bardzo ładnie wyszedł, więc widać, że dzieci chętnie w tym uczestniczą, widzą w tym być może na razie tylko dobrą zabawę, ale z całą pewnością w przyszłości mi się to przyda. My się zajmujemy również zadaniami miękkimi, robimy startupy, to jest też taki temat, który u nas istnieje, którym się mocno zajmujemy, wspomagamy, właściwie pokazujemy również miasto, bo proszę pamiętać, że sektor publiczny jest również miejscem, w którym można realizować biznesy. I my właściwie otworzyliśmy miasto jako przestrzeń i nasze spółki komunalne też chętnie w tym uczestniczą. Jako przestrzeń innowacji dla startupów, tak? Czyli udostępniamy infrastrukturę, pozwalamy wchodzić, ułatwiamy to wejście. Teraz się toczy parę projektów badawczo-rozwojowych, za chwilę mam nadzieję z paru coś wyjdzie dobrego. I opiekujemy się startupami poprzez i taką bazę startupową, którą prowadzimy, spotkania, i wspieranie właśnie w relacjach, w kontaktach i z nauką, i z biznesem, bo często to jest tylko pomysł, dobry pomysł, ale tylko pomysł, który trzeba dalej zaopiekować. Czy czegoś nie zrobiliśmy? Z całą pewnością. To wydaje mi się, że zawsze może być większe tempo. My żyjemy w świecie niezwykle dynamicznym. I z drugiej strony, po stronie administracji też jest wymagana ta dynamika. Stąd część zadań realizujemy nie wprost administracyjnie, tylko poprzez swoje spółki, które mają większą elastyczność. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie.
To teraz, proszę Państwa, wyzwanie, które chciałbym, żebyśmy sobie postawili w tej dyskusji. Reprezentujecie Państwo bardzo ważne sektory świata innowacji. Edukację, samorząd, Stowarzyszenie Innowatorów, przedsiębiorczość. Każdy z Państwa stawia sobie określone cele w swojej działalności. Czasem, co jest w pewnym sensie oczywistością, te cele mogą być rozbieżne. Gdzie według Państwa ten brak synergii jest Państwa zdaniem najbardziej kosztowny i co możemy zrobić, aby szukać efektywniejszej współpracy? Może teraz prosiłbym, żebyśmy zaczęli od pana doktora. Jakieś 2 tygodnie temu miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu organizowanym w Brukseli przez KPMG, które robi takie badanie i właśnie bada synergię wykorzystywania różnego typu środków, które są adresowane w ramach różnych programów do wszystkich krajów europejskich i nie tylko też tych krajów, które współpracują. I żaden z przedstawicieli żadnego kraju nie był w stanie tak naprawdę konkretnie powiedzieć, w jakim stopniu te inicjatywy czy te środki, bo to są i miękkie i twarde, w jaki sposób one są, nie był w stanie podać przykładu, jakiegoś przykładu dobrej praktyki, jak wykorzystuje się te środki w sposób zintegrowany. Tak? Czyli mamy, no prosty przykład, jeżeli mamy w programie Erasmus Plus, który akurat moja instytucja reprezentuje, którym zarządza w Polsce, mamy pieniądze na miękkie projekty, czyli na przykład na doskonalenie nauczycieli, na współpracę między uczelnianą, z pracowników uczelnianych, projekty instytucjonalne, wymianę studentów i tak dalej, i tak dalej. Państwo znacie Erasmus Plus, więc jakby nie będę już tu wchodził w szczegóły. Ale jednocześnie mamy też fundusz społeczny europejski, w ramach którego możemy finansować projekty twarde, czyli na przykład wyposażać w infrastrukturę i próbować kojarzyć to, co robimy w szkoleniach czy w miękkich projektach, aby one lepiej potem były wykorzystywane, czy możemy je wspomagać innymi programami, innymi środkami i wyposażać sprzęt, no to z tym już jest rzeczywiście gorzej. Znaczy, jeżeli taka synergia i takie zazębienie ma miejsce, to jest jakby przypadkowe. Natomiast nie ma tutaj jakby takiej, jakby żaden kraj nie był w stanie jakby podać konkretnej polityki, strategii, jak integruje te środki, aby one lepiej były wykorzystane. I tutaj znowu wracając do tego przykładu, jeżeli mamy w tej chwili na agendzie programowanie czy kodowanie w szkołach, a jak już pan prezydent powiedział, to się tak naprawdę poza reformą już wcześniej pilotażowo odbywało, to czy też mamy wsparcie z, powiedzmy, na przykład z programów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach już tych twardych projektów, czy mamy wsparcie od strony wyposażania tych ludzi zaangażowanych, czy nauczycieli, czy uczniów, w to wyposażania ich w sprzęt. No i tych przykładów można mierzyć. Chcę tylko jakby tutaj powiedzieć, że no problem z tą synergią i skoordynowaniem tych rzeczy mają wszyscy w Europie i na pewno jest to przestrzeń do jakiejś refleksji, czy też do być może zbudowania jakiegoś systemu, w ramach którego można byłoby to lepiej spinać, tym bardziej, że te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zaraz się skończą, więc póki jeszcze są, być może warto coś zrobić. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Szustakiewicz, bardzo proszę. Więc to, co my widzimy, jest trudnością. To jest zawsze ten problem komunikacji i braku zaufania. Myślę, że to jest na poziomie jednostkowym pomiędzy ludźmi. To jest jedna rzecz, która gdzieś tam nam towarzyszy, wydaje mi się, w Polsce. Druga rzecz to jest, nie chcę powiedzieć brak, ale braki dobrych liderów. Przywództwa, które ma zaufanie ludzi, którym, no właśnie, który, przywódcy, który ma zaufanie ludzi, ale też za którym pójdzie spójna i sukcesywnie wdrażana strategia. I tak samo priorytetyzacja, czyli też wybór tych rzeczy, na które należy postawić, żebyśmy też osiągali wysoką jakość w tym, co robimy.
czyli skupienie się na pewnych strategicznych kierunkach i zapewnienie ich wysokiej jakości. No właśnie, to chyba jest takie z mojej strony kluczowe. To ja jeszcze, jeżeli pani pozwoli, pani reprezentuje stowarzyszenie Top 500 Innovators, tak? To jest stowarzyszenie, które zostało powołane z inicjatywy absolwentów programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Platforma współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenia zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie. Proszę powiedzieć z pani perspektywy, użyję takiego może niezbyt ładnego słowa, ale co panią najbardziej drażni w tym całym ekosystemie, w którym pani się porusza, na styku tych wszystkich instytucji, podmiotów i osób zaangażowanych w innowacje? Z perspektywy zarządu czy mojej osobistej? Z jednej i drugiej. Więc z perspektywy zarządu to powiem po prostu to, co cały czas powtarzam, czyli taki brak zaufania pomiędzy ludźmi, czyli dopatrywanie się, doszukiwanie się raczej tego, że ktoś nie jest szczery, niż tego, że jest szczery względem mnie. I tak samo problemy z przepływem informacji, które pomiędzy tymi środowiskami, o których mówimy, to jest jedna strona, a mnie osobiście to, że nie zawsze jesteśmy odpowiedzialni za nasze słowa. Dlatego, że wydaje mi się, że zaufanie wynika z tego, że jeżeli ktoś powie i ja sprawdzę ileś razy, że on dokładnie to, co mówi, to dokładnie to, to się dzieje, to ja widzę, to wtedy mam do tej osoby zaufanie. A nierzadko jest tak, że mówimy coś, potem tego nie robimy, albo nie do końca zrobimy, albo trochę wyolbrzymimy to, jak jest, albo troszeczkę inaczej coś opowiemy i rodzą się, pewnie fajnie to wszystko brzmi, fajnie to wygląda i się zapowiada, natomiast ten brak wtedy to zaufanie spada, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego doprowadzić do tego, co powiedzieliśmy. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, wracając do to synergii, a w zasadzie braku synergii i tego, co możemy robić, żeby temu przeciwdziałać. Ja podam przykład takiego, co prawda niewielkiego projektu, ale który cieszy się dużą popularnością i można powiedzieć, że tam możemy powiedzieć sprawdzam i sprawdzimy, bo mamy 100, około setki udanych projektów. To jest projekt, który miasto wspiera poprzez wynagradzanie młodych naukowców, którzy jeden dzień w tygodniu pracują w firmie komercyjnej nad konkretnym rozwiązaniem problemu. Program nazywa się Mozart. Już jakiś czas trwa, mówię, 100 projektów, które dało rezultat. Więc no pewnie w jednych przypadkach lepszy, w drugich gorszy, ale przynajmniej w niektórych udało się sprawdzić, że ta innowacja niespecjalnie jest sprzedawalna. I wydaje mi się, że generalnie to oprócz tego, że rzeczywiście może jest problem komunikacyjny, bo czasami mówimy po prostu innym językiem, to jest też taki problem, że pytanie jest takie, czy gospodarka, czy firmy, na ile one są otwarte na innowacyjność i na ile one widzą potrzebę innowacyjności. Bo w sytuacji, w której biznes idzie dobrze, sprzedaż idzie dobrze, to ta chęć innowacyjna naprawdę nie jest w wielu przypadkach widoczna. Są dojrzałe, fajne firmy, które od razu widzą, że trzeba uciekać do przodu, ale bardzo wiele firm niestety właśnie podupada ze względu na brak tej innowacyjności, brak zmiany w produktach, które sprzedają, czy usługach. Więc wydaje mi się, że trzeba próbować dotrzeć również do tych firm z takim przekazem, czy właśnie z takim człowiekiem, który popatrzy i powie, słuchaj, jakbyś to zmienił, to więcej sprzedasz. Trzeba pamiętać o tym, że firmy są po to, żeby zarabiać pieniądze i nie można im mówić, że to jest po prostu lepsze, tylko jak to się przełoży na ich wpływy z biznesu. Widzimy to na co dzień w kontaktach i tam jest interesujące, czy ja więcej sprzedam, albo czy ewentualnie to będzie tańsze w produkcji. Jaka z tego jest realna korzyść? My w Polsce mamy takie sztandarowe produkty, może się komuś narażę, ale niebieski laser, grafen.
ja bym powiedział, Blu-ray nie pochodzi z Polski, tak? To znaczy każdy ma odtwarzacz i to nie jest produkt polski, tak? I Grafen, pierwsza fabryka w Chinach, już jest w trakcie realizacji. Pierwsze produkty oparte na grafenie powstaną tam. Więc pytanie, czy jednak nie powinniśmy się bardziej skłonić ku rynkowi, czego on potrzebuje i nawet czasami pójść na pewien kompromis, rozwijać dalej z boku, a jednak wyjść i mieć ten produkt już tu i teraz. No, to mi się wydaje, że to jest też taki problem. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jeżeli mogę. Zaufanie jest kategorią bardzo często podkreślaną podczas tego kongresu także. W całym ekosystemie innowacji, jeżeli chodzi o te warunki miękkie, bardzo często podkreśla się to, jak zaufanie jest ważne. Proszę powiedzieć z pana perspektywy. Everything is okay? You understand? From your perspective, how much trust is needed to improve innovation? And if it's possible to improve innovation without trust? When you say trust, I'm sorry. When you say trust between whom? What you phrased in your question, the way I understood your question, was what sometimes we refer to the dilemma of innovation management. Trust probably is part of what you say, because and there are many dilemmas when we try to manage innovation. One, for example, is long-term research versus short-term financial success. Another one is protection of intellectual property versus open collaboration. So in all those cases, I mean, trust plays a role, but finally, it is business decisions, it is dilemmas for the investment, for the investor, there are dilemmas for the government. So when we say long-term research versus short-term financial success, clearly we need both. So how do we manage that? Inside IBM Research, we try to have applied projects that offer their short term, but they offer, we work with clients, but offer the financial backing to pursue long term research. Like, for instance, areas like quantum computing, or the mayor mentioned before, graphene and the applications of graphene. I mean, all these are long term investments, but you need short term successes from applied projects that gives you the financial backing. Otherwise, you don't have the funds to go after those long-term objectives. The same thing with the other dilemma, open collaboration and intellectual property protection. We basically would like to protect our investment, but we would like also to collaborate. And there is an example, which is a very recent example, a few years ago. Walt Disney came to Zurich and formed a lab jointly with ETH. They pay the salaries of all the people involved. Walt Disney does that. People from the university, professors, students, PhDs, postdocs, 40 people, I think, they are involved. And there is intellectual property that's being derived. So the agreement is they share the intellectual property, join rights, and they share the profits if they commercialize those technologies. That's an example how industry can work with an institution, in this case is a public institution, ETH, to basically take advantage of innovation, of inventions, and share the profit. So you have to do both. So. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz była mowa o startupach. Już dzisiaj Pan Prezydent wspominał, polska gospodarka, programy rządowe obecnie wiążą ogromne nadzieje ze startupami. KGHM Cuprum, instytucja, którą mam zaszczyt kierować, uruchamia czy uczestniczy w programie także Start in Poland i w budowaniu programu akceleracyjnego dla startupów właśnie. Młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy lubią konkret. Ja mówię to też z własnego doświadczenia, że przedsiębiorcy naprzeciwko nas chcą słyszeć, co my im
konkretnie zaoferujemy, jak konkretnie możemy ich wesprzeć. I proszę powiedzieć, w jaki sposób, patrząc na te zasoby, pomysły i możliwości, jakimi Państwo dysponujecie w Waszych obszarach, zachęcilibyście przedsiębiorców młodych do tego, żeby inwestowali i rozwijali biznes w Polsce? Panie Prezydencie. To ja może najpierw przekornie zapytam, czy Państwo wiecie, jaka jest średnia wieku startupowca w Dolinie Krzemowej? To jest około 40, więc jak mówimy o młodych ludziach, to nie do końca jest tak, że startupy to musi być młody człowiek. To nie jest zawsze tak? A nawet pokazuje, że startupy, szczególnie tym, którym się dobrze wiedzie, to nie są bardzo młodzi ludzie bez doświadczenia. Takich na pewno trzeba wyłapywać i wspierać. Natomiast startup to jest pewna, bym powiedział, forma, filozofia nawet. Są startupy już nawet 20-letnie, które twierdzą, że są dalej startupami ze względu na to, czym się zajmują lub sposób, w jaki odbywa się u nich praca. Ja myślę, że przede wszystkim jest tak, że właśnie też powinniśmy poszukać dla już firm czy ludzi biznesu, którzy osiągnęli sukces, którzy szukają właśnie nowych wyzwań, takich miejsc, w których mogą się zrealizować, również zaryzykować swoimi pieniędzmi. Ja się spotykam z takimi przedsiębiorcami i oni bardzo chętnie korzystają właśnie ze startupów jako prowadzenie swojej pobocznej działalności, również opartej na dużo większym ryzyku. Robią to z dużym powodzeniem, ale zapewniają też spore zaplecze i często angażują również tych młodych ludzi, o których głośno jako startupowcach. Z mojego doświadczenia i spotkań z właśnie startupowcami uważam, że brakuje takiej instytucji, jaką potrafię stworzyć mało zbiurokratyzowany jednak Izrael, a mianowicie instytucji i rządowej, wspierającej startupy bez konieczności specjalnego rozliczania się w formie biurokratycznej i dawaniem krótkich terminów na osiągnięcie pewnych kroków milowych, sukcesów, które można zweryfikować. Jak pomysł nie wypala, to się po prostu szybko zamyka i zasypuje, czego chyba u nas trochę brakuje, bo w wielu przypadkach widziałem mocno przywiązanych do pomysłu, czemu się nie dziwię, ale jednak nie mających takiej odwagi na zamknięcie w pewnym momencie, że to się po prostu nie uda, nie sprzeda, tak? Przejdźmy dalej. I według mnie brakuje po prostu takiego wsparcia. Mam nadzieję, że program Start in Poland być może w dużej części odpowie. Boję się tylko biurokracji z tym związanej, która być może zniechęci znaczną część, która chciałaby z tego skorzystać. To są ludzie młodzi, którzy bardzo często nie mają kompetencji w wielu innych dziedzinach, których mieć firma powinna. I te kompetencje, nie trzeba ich uczyć tych kompetencji, tylko trzeba im te kompetencje dostarczyć, bo oni są lepsi w czym innym i niech się na tym skupiają. Jeżeli to ma działać, to dajmy temu człowiekowi pracować tyle, ile może nad pomysłem, a zajmijmy się wszystkim dookoła. No i przede wszystkim pokazujmy na początku tą perspektywę, gdzie i ile tego można sprzedać, bo od tego są biznesy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Muszę pozwolić sobie na krótki komentarz. Program Start in Poland, jego konstrukcja, znam go dość dobrze, bo tak jak mówiłem, uczestniczymy w nim. Myślę, że dużą część nacisku na to, czy to będzie zbiurokratyzowana forma, czy też nie, kładzie na podmioty te, które dostały granty na prowadzenie akceleracji. W związku z tym ja nie martwię się, że jest kwestią tego, jaki program był, jakie regulacje dotyczą samego programu. Bardziej to jest kwestia tych podmiotów, które te programy będą akceleracyjne prowadzić. Program, który my współtworzymy, mogę podać jako przykład, tam są cztery spółki,
między innymi PKO, między innymi KGHM, Kuprum. Współpracujemy z MIT Enterprise Forum. W związku z tym liczymy na to, że to będzie no, najlepsza z dostępnych możliwych środków, jeżeli chodzi o rozwijanie startupów. To są programy, które opierają się rozwój startupów o 25 kroków. Wszystkie te dylematy, o których pan prezydent mówił, są w nich także na poszczególnych etapach analizowane. Także myślę, że ja mam naprawdę ogromne nadzieje związane z tym programem, nie tylko w kontekście spółki, której jestem, mam zaszczyt być prezesem, ale także w kontekście gospodarki polskiej. To ja trzymam kciuki, chętnie się dołożę. Dziękuję bardzo. Wykorzystam tę deklarację, proszę państwa. Pani Joanna, proszę bardzo, jak tam z tymi startupami? Z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, my działamy w modelu sieciowym, w którym kluczowym zasobem jest właśnie wiedza, gdzie ta struktura jest bardzo płaska i raczej nie ma kierowników średniego szczebla, a mówi się o liderach zespołów. I to, co widzę, co myślę, to, że tak naprawdę jest to wyzwanie całego środowiska innowacyjnego. Umiejętność właśnie działania w takim modelu sieciowym, budowania relacji i dlatego też mówię o tym zaufaniu tak dużo. To, co my mamy jako stowarzyszenie, to jest ta wiedza w głowach naszych członków. Są relacje oparte na osobistych znajomościach. Gdzieś ktoś gdzieś kogoś spotkał, miał możliwość rozmawiać, więc w nich jest troszkę więcej tego zaufania i dzięki temu też jesteśmy w stanie czy budować, czy rekomendować, budować partnerstwa, ale też rekomendować partnerów, wskazywać z kim warto, z kim jakby polecamy można współpracować. Czy coś jeszcze? Aha, i jeszcze to, że też dzięki temu, że jest to całkiem spore grono ludzi, którzy są bardzo aktywni w swoich obszarach zawodowych, mamy też sporo dobrych praktyk i tutaj też chętnie się tym dzielimy. Na przykład realizujemy jeszcze program Girls Go Startup Academy z Fundacją Perspektywy, w której ponad 20 kobiet, studentek i doktorantek z nauk ścisłych i medycznych było mentorowanych przez właśnie praktyków, tak, kobiety praktyków biznesu, nauki, z czego połowa to były właśnie topowiczki i z tego powstało 18 startupów. Teraz oczywiście, jak wiadomo, startup to jest działalność ryzykowna, więc jeszcze wszystko przed nimi, ale jest konkret tutaj, myślę, no i polecamy się na przyszłość. Czy któryś z nich już można określać mianem sukcesu, czy to jeszcze za wcześnie z tych 18 startupów? Ja myślę, że to jest częściowy sukces. To jest na pewien krok milowy. No i teraz trzeba obserwować, co się dalej będzie działo z tymi startupami. Panie doktorze, bardzo proszę. Ja się znowu odwołam do rozwiązań miękkich, bo na nich się bardziej znam niż twardych. Jak państwo zapewne wiecie, Fundacja Rozwoju STEM Edukacji, którą mam przyjemność reprezentować, jest agencją krajową programu Erasmus+. I w ramach tego programu mamy szeroką ofertę wyjazdową dla studentów, ale też nie tylko jest to jakby ta oferta stricte erasmusowa. Tutaj mamy też i w szkolnictwie zawodowym propozycje staży zawodowych. I młodzi ludzie wyjeżdżają na pół roku i właśnie tutaj pan prezydent o tym wspomniał, o rozwoju pewnych kompetencji, nie tylko tych takich twardych, przedmiotowych, ale też i tych takich miękkich umiejętności, jak rozumiem, do tego się pan prezydent odnosił, umiejętności współpracy, przedsiębiorczość, umiejętności komunikowania się, współpracy w jakiejś międzynarodowej grupie i tak dalej. I ci młodzi ludzie, którzy potem przyjeżdżają, no są właśnie wyposażeni w takie kompetencje, które teoretycznie dają im szansę na to, żeby mogli odnieść sukces jako startupowcy, jeżeli w ogóle podejmą taką ścieżkę. To jest jakby analogia do tych przykładów, które były podawane wczoraj, tak? Czyli polskich firm, które odniosły sukces dlatego, że ich założyciele czy ich prezesi wcześniej mieli jakieś doświadczenie w innych krajach.
i to doświadczenie przywieźli tutaj, przetransferowali tą wiedzę i chcieli tutaj zakładać firmy. Więc to jest jakby analogicznie, tylko jakby z poziomu niżej. Pytanie jest takie, no, na ile ci ludzie rzeczywiście są tą rozsadnikową grupą naturalną do tego, żeby akurat wchodzić w startupy. Pojawia się w pewien sposób pewna jakby konkurencja wewnętrzna wynikająca z oferty firm już funkcjonujących, ponieważ HR-owcy dużych firm w Polsce bardzo cenią sobie to doświadczenie międzynarodowe wyniesione z Erasmusa lub ze staży zawodowych i te osoby jakby są wysoko pozycjonowane na rynku pracy. Ale na pewno to można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że dzięki temu doświadczeniu międzynarodowemu, czy to stażowi, czy półrocznym studiom erasmusowym, oni mają te kompetencje, nie tylko te właśnie twarde, przedmiotowe, zawodowe, ale również i te miękkie do tego, aby z powodzeniem rozwijać startupy. Dziękuję bardzo. Of course, I don't know the whole climate here in Poland in support of startups. In general, of course, I am for startups. It comes down to talent, ideas, and funding. I think there is plenty of talented people here in Poland, and I'm sure they have many ideas. The only question is funding and whether and to what extent you can build up the venture capital market. Because without venture capital, startups have a serious, serious problem. I think this is in general a problem in Europe with venture capital, and we should all take as an example what is happening in Israel. I think Israel, okay, we all know Silicon Valley and what is happening there, but Israel is a small country with a few million people, and the amount of startups and the amount of venture capital is tremendous. All the big American corporations go and acquire startups in Israel, and they leave in the country billions of dollars, because every acquisition is more than 200, 300, 500, $1 billion. So therefore, how you can build up venture capital. No i to już wiemy, proszę Państwa. Także nasza rola, żeby wdrażać te wszystkie, w gruncie rzeczy, nie takie trudne rozwiązania. Ja bym jeszcze, zanim przejdziemy do części pytań z sali, panie doktorze, pan przyznał się już nam, że jest pan ekspertem od 2000 roku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proszę powiedzieć, wspomniał pan o tym, że programowanie jest istotnym w kształtowaniu takiej budowy postawy innowacyjności również i w rozwoju szeroko rozumianym od najmłodszych lat. Czy widzi pan jakieś jeszcze właśnie obszary w tej działalności edukacyjnej od najmłodszych lat, które mogły być wzmocnione i które by właśnie wzmacniały z kolei taką postawę innowacyjną wśród młodych, no a potem już dorosłych ludzi? Od wielu lat, czyli właściwie od tej pierwszej dużej reformy edukacyjnej z 1999 roku, takie rozwiązania systemowe były wprowadzane, tak? To znaczy głównie jakby zamienienie całego polskiego systemu edukacyjnego, mówię o tym systemie ogólnym, szkolnym, gdzie wprowadzono aktywne metody nauczania, czyli z takiego scholastycznego podawania wiedzy uczy się coraz częściej w sposób aktywny, sposób partycypacyjny, gdzie uczniowie są również jakby współtwórcami tego procesu dydaktycznego, gdzie te role między nauczycielem a uczniami się zmieniają, gdzie ten nauczyciel już nie jest takim mentorem w 100%, ale bardziej organizatorem tego procesu. To są oczywiście rozwiązania, które do nas przyszły ze świata i od 90-tych lat próbujemy je jakoś umacniać i w większym zakresie stosować w Polsce. I no, trudno oczywiście w tej chwili tak twardo powiedzieć, czy to rzeczywiście w sposób drastyczny zmieniło i otworzyło umysły młodych ludzi i czy te metody rzeczywiście powodują, że oni stają się bardziej kreatywni, innowacyjni. Wyniki PISA, które dwa dni temu zostały ogłoszone, Państwo pewnie wiecie, one co trzy lata to badanie się odbywa, ostatnie się odbyło w 2015, ale zajmuje zawsze trochę czasu jakby opracowanie i ogłoszenie tych wyników.
Akurat może 2015 rok jest mało szczęśliwy, bo tam się okazało, że również jeżeli chodzi o matematykę i przedmioty ścisłe, polscy uczniowie w tych wynikach spadli w porównaniu do poprzedniego badania z 2012, ale jak się przeanalizuje te wyniki od samego początku, bo Polska uczestniczy już w tym badaniu cyklicznym od wielu lat, to generalnie trend jest znoszący. Czyli pomimo tych czasami wahań między cyklami, generalnie jakby linia rośnie nam w górę, tak? Czyli uwzględniając te badania od samego początku. A więc jest to jakiś wskaźnik, który nam pokazuje, że jednak rozwiązania, które gdzieś tam były proponowane w systemie, one jakiś efekt przynoszą. No niestety nie ma w Polsce badań takich bardzo twardych i szczegółowych, które by pewne parametry tutaj dokładnie zmierzyły, jakby raczej ekstrapolujemy i próbujemy wnioskować z różnych danych kontekstowych na ten temat, ale wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku. Ja przykładam jakby dużą tutaj nadzieję do właśnie tej inicjatywy związanej z programowaniem, kodowaniem w szkołach, bo tak powiedziałem, nie chodzi tylko o to, żeby dzieciaków, i to jest eksplicyte napisane w tych podstawach nowych, żeby nauczyć ich pisania algorytmów czy programów, tylko żeby zupełnie im zmienić sposób myślenia. Żeby oni myśleli w sposób bardzo logiczny, uporządkowany, żeby umieli kategoryzować w odpowiedni sposób, priorytetyzować. I to też jest w tych podstawach jasno napisane, że ma to służyć nie tyle zajęciom informatyki, co ma tak naprawdę służyć zajęciom z innych przedmiotów, szczególnie przedmiotów ścisłych, aby na tych przedmiotach uczniowie umieli rozwiązywać problemy. Umieli je identyfikować, umieli projektować rozwiązania, przeprowadzać te rozwiązania, dochodzić do jakichś konkretnych wniosków. No tak jak też pani tutaj powiedziała przy innej okazji, że pewne rzeczy ładnie wyglądają w słowach czy na papierze. Pytanie jest, jak no, padnie to słowo, sprawdzam za ileś lat. Trudno teraz powiedzieć, jaki będzie efekt, no ale przynajmniej jest to jakaś propozycja. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaczęliśmy z 10-minutowym opóźnieniem. Mam nadzieję, że nie przekroczymy więcej jak 10 minut, w związku z tym jeszcze mamy troszkę czasu. Proszę Państwa, bardzo proszę pytania z sali. Proszę bardzo. I mam jedną prośbę. Nauczony doświadczeniem poprzedniego panelu, bardzo proszę również wzorem poprzednika o niewygłaszanie oświadczeń i odnoszeniu się do wypowiedzi panelistów, tylko o zadawanie konkretnych pytań. Dziękuję bardzo. No, jednak króciutki komentarz jest potrzebny, dlatego że spodziewałam się, jeśli to jest dyskusja o udziale samorządów, że kwestia parków technologicznych będzie tutaj bardzo poważnie i głęboko poruszana. Większość parków technologicznych nie pracuje tak jak trzeba, one powinny być inkubatorem innowacyjności, więc właściwie tego elementu prawie w ogóle tutaj nie ma. Ale to był krótki komentarz. But now I have the question to Professor Eleferiou. Referring to the conclusions of your talk, that the overlapping between the private and public sector and academia is the most important and the most essential part of cooperation, I would like to ask you if you see only advantages of this cooperation, or you can see also some perils, some dangers related, for example, to the conflict of interest, taking also into account your claim about the movement of data and so on. In biotechnology, in nanotechnology, in biomedicine, this is my field. This question is very important, but I think that also in IT, all these things related to cybersecurity can be also very important. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze dwa pytania i potem odpowiedzi. Mam pytanie. Czy moglibyście Państwo, Pieczyński też przedstawi się, czy moglibyście Państwo jako paneliści odnieść do takiego narzędzia, właściwie wymyślonego na początku poprzedniej perspektywy, jakim są strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Taka strategia powstała w Polsce z horyzontem do 2013, nie została zewaluowana. Tutaj na Politechnice powstała też taka strategia odnośnie Dolnego Śląska i mam wrażenie, że ona powinna być dobrym narzędziem integrowania właściwie takiej określenia pewnej wizji i zasad komunikacji między obszarem nauka, biznes,
administracja, a chyba nie jest. I czy państwo mogliby się na ten temat wypowiedzieć i skomentować? Dlaczego? I czy nie warto? A czy mogę prosić o wskazanie odpowiedzi, którego z panelistów najbardziej pana interesują? No mi się wydaje, że chyba najbardziej, chyba wiceprezydent, bo tak naprawdę strategie powstały z inicjatywy samorządów. Dobrze, to mamy pytanie do profesora, do pana prezydenta i jeszcze bardzo proszę jedno. Proszę bardzo. Hello, Aleksandra Kępińska from Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Science. I'd like to ask all the panelists, what do they think about the trust matter, the collaboration, the communication between different actors of commercialization process? Because when I observe not only Polish science, but also Polish like entrepreneurial scene, we are all competing with each other. We don't know the collaborating system that much, like on the western side of Europe. So what can we do, like during such conferences or any other activities, what can we do to promote this kind of thinking, this kind of openness towards different actors? Dziękuję bardzo. Będę jednak prosił o ograniczenie przynajmniej do jednego panelisty odpowiedzi, ponieważ w innym przypadku zdecydowanie bardziej przedłużymy, a ja mam naprawdę cel taki, żebyśmy skończyli o czasie. Panie profesorze, jeżeli możemy prosić o odpowiedź na pierwsze pytanie. I keep forgetting this. For us, the public-private partnership is cornerstone of how we collaborate with the rest of the industry, with academia and the government. And we've seen successes. I mentioned a couple of examples in my presentation, which were and still are very, very successful and strategic. Some of them have to do with research. Some of them have to do with commercializing a particular technology. For instance, the public-private partnership we have with ETH is primarily for exploratory research. And we get the backing of the Swiss government. We get funding to do that. We share the IP. We share the intellectual property. Although, from a business perspective, it's extremely important for us. But we don't see a competition until very far into the future. Therefore, when it comes into far exploratory research, we try to have these public-private partnerships for the reasons I explained before. But also shorter term, like institutions we have for exploring the advantages of blockchain, which is a new way for having smart contracts. Again, this is not exploratory research, but again, we have an institution to explore this with government, the Singapore government, and the local industry to take advantage of this new electronic technology for smart contracts. Now, when it comes into big data, we are strong promoters of movement, free movement of data, because there is lots of value. Most of the data we have today and in the future is going to be unstructured data. It's not going to be data like the records in a database. And there is lots of value in this data. That's why I called it natural resource. Now, if we protect those data locally, then we can really take advantage of the value you can extract for new business and innovation. Therefore, that's why we promote this strategy too. I understand that there are certain issues when it comes into security. And that's why we also put lots of emphasis on cybersecurity to protect and avoid those singularities. And also biodata, again, personalized, all those things are definitely have to be observed, but doesn't change our basic goal, which is free movement of data. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę odpowiedź na drugie pytanie. Jeszcze nawiązując do pana profesora, powiem, zapraszam na
stronę Wrocław Otwarte Dane. Tam udostępniamy dane miejskie, na których powstają aplikacje. I to taka ciekawostka, bo ktoś mnie kiedyś zapytał, no dobrze, wy udostępniacie te dane, ale ktoś na tym może zarabiać pieniądze. No ja zapytałem, i co w tym złego? Tak, to znaczy, to chyba dobrze, tak? Ale też pokazuje pewien sposób myślenia, podejścia. Ja powiem tak, ja chyba nie będę najlepszym adresatem pańskiego pytania, bo musiałbym się odnieść do konkretnego zapisu strategii, który pan mówi, że nie działa, bo ja akurat mam takie doświadczenie, że w pewnych sektorach działa. Odnosząc się również do pani pytania, to bym powiedział, wszystko działa najlepiej na konkretnych projektach. Jak się konkretne projekty robi, to wtedy działa i wtedy jest dobra praktyka, którą można wdrażać w innych przypadkach. My pośredniczymy w kontaktach między biznesem a uczelniami i jednym i drugim trochę tłumaczymy pewne uwarunkowania i wydaje mi się, że robimy to z dużym sukcesem. Dziękuję bardzo. I kto z państwa podejmuje się odpowiedzi na pytanie trzecie? Sprawa zaufania, myślę, jest jakby tutaj dobrze i współpracy, tak? Umiejętności współpracy ze sobą jest tutaj u nas jakby w naszym kraju dobrze zdiagnozowana, tak? Znaczy mamy wiele przykładów na to, że indywidualne osoby potrafią odnosić potężne sukcesy również w skali międzynarodowej, globalnej. Natomiast słabo nam wychodzi współpraca, tak? No to wiemy. Powodów jest tysiące, to też nie musimy sobie tych powodów przypominać, tak? To znaczy 50 lat komunizmu, to jest też to, że w szkołach, tak powiedziałem, dopiero od końca lat 90. dopiero uczymy młodzież zdobywania wiedzy współpracując ze sobą, tak? Znaczy nie w modelu takim jednokierunkowym, tylko ta wiedza jest jakby nie tylko pozyskiwana gdzieś tam z encyklopedii, ale też wytwarzana i konstruowana w pracy w grupie. A więc to my się dopiero tego uczymy, to jakby mamy bardzo krótką tradycję tego. A to jak pani dobrze powiedziała, zaufanie też jakby buduje się w działaniu, tak? I w boju, że już tak powiem kolokwialnie. A z tym mamy, tu mamy po prostu jeszcze bardzo krótkie doświadczenia, stąd słabi jesteśmy, słabo wypadamy w projektach czy przedsięwzięciach, które właśnie wymagają tej współpracy i stąd też duże deficyty właśnie, jeżeli chodzi o to zaufanie. Pani Joanna Szustakiewicz ma jeszcze możliwość... Trzech słów, dokładnie. Dobrze. Zdanie. Pierwsze zdanie. Bardzo trudno jest budować zaufanie systemowo, ponieważ ono ma korzenie w relacjach międzyludzkich. Drugie zdanie, budowa tego zaufania w kontekście środowiska związanego z komercjalizacją, wydaje mi się, że należy upatrywać w instytucjach otoczenia biznesu, przykładowo właśnie centra transferu, które powinny być taką trochę instytucją zaufania, zarówno ze strony naukowców, jak i też dobrych relacji z biznesem. No i tu jest też szereg pewnych problemów czy wyzwań w tym kontekście. Na pewno jedna rzecz, o której to już troszkę się przewijało, warto promować dobre praktyki, czyli pokazywać, że te centra fajnie działają, że one robią dobrą robotę, żebyśmy mogli widzieli, że można jednak im zaufać. I trzecie zdanie to jest, odnosząc się do tego budowania zaufania w boju, to jest design thinking i design thinking week, gdzie To jest praca, to jest proces projektowania rozwiązań. Każdy problem niemalże możemy sobie postawić przed sobą do rozwiązania, który jest skomplikowany i wielu interesariuszy bierzemy pod uwagę. Siadamy do stołu w interdyscyplinarnym gronie z różnych jednostek, z różnych sektorów i wspólnie na gorąco próbujemy rozwiązać ten problem. I to, wydaje mi się, jest sposób na scalanie ludzi i gdzieś tam budowanie, jakiś zaczątek, tak, tą iskrę, którą może wzbudzić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niezwykle bardzo gorąco dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim panelistom. Dziękuję szczególnie panu profesorowi za to, że zechciał ubogacić nasz panel. Myślę, że pańskie
Wszystkie rady, które Pan nam przekazał, są niezwykle, niezwykle istotne. Wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję raz jeszcze organizatorom za możliwość prowadzenia tego panelu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zapraszam na 15-minutową przerwę.